to nawiguje w inny sposób. Poza tym jeszcze jedna sprawa, że lotnictwo komunikacyjne na zupełnie innych wysokościach operuje i to jest przede wszystkim ważne dla pilotów lotnictwa tego sportowego z aeroklubów. Tak, dokładnie tak, ponieważ lotnictwo to zawodowe, no to jest około 10 tysięcy metrów, to są takie wysokości i więcej, natomiast to lotnictwo, którym możemy się cieszyć tutaj lokalnie, no to jednak są dużo mniejsze wysokości. To lotnictwo się rozwija, a poza tym jeszcze idzie tutaj ustawodawstwo, bo tak samo i w Polsce to postępuje wprawdzie troszkę powoli, ale jednak też są pewne wymogi i w tej chwili konstruktorzy, też inwestorzy, którzy budują wysokie budynki, są zobowiązani do tego typu oznakowań, do instalowania tego typu lamp. Tak, dokładnie tak, ponieważ budynek wysoki stanowi przeszkodę lotniczą i na przykład jeżeli jest to wieżowiec, to w polskim prawie w tej chwili sytuacja jest taka, że obiekt, który stanowi przeszkodę lotniczą, w nocy ma być oświetlony lampami czerwonymi, a w dzień ma zostać oznakowany poprzez pomalowanie w białe i czerwone pasy. To oczywiście nie jest możliwe w przypadku budynku, którym jest drapacz chmur, który jest wykonany ze szkła. Albo na przykład jakiś maszt, chociażby telekomunikacyjny. Tak, maszty telekomunikacyjne bywają malowane na biało-czerwone, ale to i tak jest mało widoczne z uwagi na ich budowę, ponieważ tak wykorzystywane jest do oznakowywania dziennego właśnie światło białe o określonych parametrach. Czym się wyróżniają właśnie wasze lampy? No nie robię wam tutaj reklamy, bo akurat tego się nie sprzedaje w sklepie z bułkami i makaronem, no ale właśnie, czym się wyróżniają? Intensywnością światła? Może są energooszczędne, a może lżejsze, ładniejsze? Jeśli chodzi o tego typu produkty, są scharakteryzowane w prawie, czyli w rozporządzeniu ministra, które określa sposób ich działania. Natomiast nie ma informacji o tym, w jaki sposób zrealizować ten rodzaj pracy i różni producenci podchodzą do tematu w różny sposób. W zależności od tego, jakie rozwiązania stosuje inżynier, który projektuje taką lampę, takie też wdraża w życie i stosuje w swoich produktach. Nasze produkty charakteryzują się szeregiem parametrów, które wyróżniają je wśród konkurencyjnych rozwiązań. Są to między innymi dość istotny parametr, to waga tego produktu. Z racji tego, że szereg rozwiązań zarówno polskich, ponieważ tacy konkurenci również istnieją, jak i zagranicznych, czyli z obszaru Europy czy świata, mają produkty o znacznie większej wadze, co przekłada się na czas montażu takiego produktu na obiekcie wysokim. Z racji tego, że prace na wysokości są pracami kosztownymi i wymagają pracy wyspecjalizowanego personelu, powoduje to, że koszt projektu, koszt takiej inwestycji może spaść w diametralny sposób. My szacujemy, kosztowność takiej inwestycji spada około 30-40%, gdyż alpiniści, którzy mają za zadanie zainstalować produkty, zamiast transportować pionowo w górę produkty o większej wadze, mogą przenosić je w przysłowiowym plecaku w sposób bardziej żwawy, intensywny. Dodatkowo cały osprzęt, który służy do tego, żeby produkty, czyli te lampy, zainstalować na obiekcie, również jest lżejszy, co sumacyjnie na taki zestaw składa się zarówno konstrukcja, jak i lampa, pozwala obniżyć wagę takiego zestawu o około 50%. Ile waży taka lampa waszej konstrukcji, a na przykład konkurentów, co jest bardzo mocnym atutem w waszym przypadku? Ludzi, którzy właśnie tutaj w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu mają swoją firmę. Podam przykład lampy średniej intensywności. Proszę zwrócić uwagę na przykład na elektrownię Opole. Jeżeli mówimy o nowych blokach, są oświetlone za pomocą naszych lamp. Jeżeli mówimy o nowych chłodniach kominowych, to również są lampy naszej produkcji. Inne obiekty wysokościowe w Opolu to na przykład jest komin na ulicy Wschodniej, też został oświetlony lampami średniej intensywności, które zbudowaliśmy. Sposób świecenia jest bardzo podobny dla wielu różnych producentów, natomiast jeżeli chodzi o masę, to tutaj są diametralne różnice. Nasza lampa waży w zależności od wersji czy i od źródła zasilania między 3,3 kg do 2,5 kg. Czyli generalnie jej masa jest bardzo mała, w zależności od tego, z jakiego poziomu napięcia jest zasilana. Rozwiązania konkurencyjne w tym zakresie zaczynają się mniej więcej od 10 kg w górę. 10-12 kg to jest obecnie panujący standard. I trzy razy tyle po prostu masa przekracza to, co wy robicie. Tak, dokładnie tak to wygląda, więc albo dwóch alpinistów transportuje jedną lampę, albo jeden alpinista transportuje dwie lampy. To przekłada się na wszystko, ponieważ tego typu urządzenie, które jest małe, posiada małą powierzchnię boczną, tym samym napór wiatru nie ma tutaj większego znaczenia. Jeżeli urządzenie jest duże, posiada większą konstrukcję, powierzchnię boczną, tym samym napory wiatru zaczynają mieć kluczowe znaczenie dla obliczania konstrukcji. Jeżeli konstrukcja nośna ma być bardziej wytrzymała, ma większą masę, to wszystko niesie za sobą dalsze złożenia, które powodują podniesienie kosztów. To, o czym właśnie mój kolega powiedział, 30%, to są potężne oszczędności na inwestycje. No i na koniec muszę zapytać, jak to robicie, że konkurencja wam nie wykradnie waszego pomysłu? No bo przecież można sobie w jakiś sposób taki trochę zakamuflowany kupić waszą lampę, rozebrać na czynniki pierwsze, no i... No cóż, rozwiązania są opatentowane. To jest jedno...